Arsenał Kultury. Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witamy w Arsenale Kultury. W studiu witamy razem z gościem, panem Gabrielem Maciejewskim, Korylusem, niezależnym wydawcą, autorem, prowadzącym wydawnictwo Klinika Języka. Witam serdecznie. A na łączach telefonicznych jest z nami Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Dzień dobry państwu w studiu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Porozmawiamy dzisiaj o kondycji czytelnictwa w Polsce, o tym, czy wydawnictwa prywatne, niezależne, ale te państwowe, na ile ze sobą korelują, na ile jedne drugie z sobą konkurują, czy należy wspierać czytelnictwo w Polsce, czy pozostawić czytelnictwo i rynek wydawniczy wolnemu rynkowi. Najpierw zapytam pana Gabriela Maciejewskiego, dając mu te fory przed instytucją państwową, jako niezależnemu wydawcy, jak udaje się utrzymywać na rynku czytelnictwa w Polsce i jak ten rynek wygląda. My zobaczyliśmy się, poznaliśmy się niedawno na poznańskich targach książki, gdzie wydawnictwo Klinika Języka było też obecne. Jak wygląda ten rynek czytelniczy w Polsce z pana perspektywy? Z mojej perspektywy wygląda on znakomicie. To znaczy, ja sobie świetnie radzę na tym rynku i nie mogę słuchać opowieści o tym, że Polacy coraz mniej czytają, albo że w ogóle nie czytają, albo że pochłaniają nie te treści, które powinni pochłaniać. To są jakieś projekcje całkowicie nieadekwatne do okoliczności. Polacy czytają bardzo dużo, natomiast problemem jest deficyt treści, które by ich zainteresowały. Tak bym to delikatnie ujął. Myślę, że nie ma żadnego konfliktu między tą sferą wydawnictw państwowych, a sferą rynkową i prywatną. Dlatego, że nikt chyba nie myśli, że państwo zaprzestanie polityki kulturalnej też w sferze książki, bo to jest szalenie ważne. To jest szalenie ważny, istotny obszar propagandy. Powiedzmy sobie to wprost. To jest jeden z ważniejszych obszarów propagandy, dlatego że książka jest ważnym medium. Książka jest medium intymnym, trafiającym do serca, do umysłu. Książka to jest przyjaciel, często tak się mówi. I państwo nie może z tego zrezygnować. Pytanie, jaka ta polityka będzie, tak? I czy to będzie rzeczywiście polityka państwowa? Ale o tym za chwilę. Mamy rynek. Spotkaliśmy się na targach. Targi są szalenie ważną instytucją dla książki w ogóle, dlatego że wszyscy uciekają na targi, ponieważ to, co się dzieje na rynku książki, jest nie do zaakceptowania dla wielu wydawnictw, myślę, że dla większości wydawnictw, dla wielu autorów. To znaczy wejście w system dystrybucji, który mamy dzisiaj, tak? System dystrybucji, który jakiś szalony demiurg poszerzył o sklepy sieciowe, tak? Likwidując salony, a za to, zamiast tych salonów mamy Biedronkę, Rossmana i inne sieciówki, gdzie się sprzedaje mydło, powidło, jeszcze książkę. To jest horror. Ludzie przed tym uciekają właśnie na targi. Ktoś ostatnio mi napisał na blogu, że targi to już przeżytek. To jest, proszę państwa, myślenie obłąkane. Przed targami książki wielka przyszłość. Dlatego, że coraz więcej osób tam przychodzi. Można tam znaleźć właśnie niezależną ofertę. Mimo tego, że stoisko na targach kosztuje i to niemało, prawda? Warszawa to jest coś cenowo moim zdaniem nie do zaakceptowania, ale jednakowoż to akceptujemy i płacimy, ale też zarabiamy. Ludzie chcą być na targach, bo tam jest wolność. Po prostu. Tam jest wolność. Oczywiście instytucje państwowe również są obecne na targach, natomiast przyglądając się temu, co się na targach dzieje, widzimy wyraźnie, że wydawcy prywatni mają poważną przewagę nad instytucjami państwowymi, a to znaczy, że coś z promocją jest nie tak, prawda, albo może z ofertą jeszcze, prawda, może i z jednym i z drugim. Trzeba było się może zastanowić, czy nie dostosować oferty i promocji do potrzeb czytelnika. A czy nie jest tak, że po prostu wydawnictwa, umówmy się, w ten sposób niezależne, czyli jednak w pewnym sensie komercyjne, muszące liczyć się na to, że czytelnik jak gdyby zaspokoi te ich wszystkie potrzeby związane z wydawaniem książek, to nie jest jednak pewne schlebianie tym niższym gustom, liczenie nie. Na takie powszechniejszy odbiór, łatwiejszy, dostępniejszy? Zaraz to wszystko wytłumaczę. Właśnie to, co się dzieje w sieciach, to jest rozpaczliwe poszukiwanie czytelnika idioty.
Tak to, nazwę to wprost. Rozpaczliwe poszukiwanie czytelnika idioty. Z jednej strony ludzie zdają sobie sprawę, że książka jest poważnym, intymnym, tak jak powiedziałem już, medium, które trafia do duszy, do serca, do umysłu pojedynczego człowieka, więc tego absolutnie zlekceważyć nie można. Więc autor jest szalenie ważny. Niby ludzie to wiedzą, ale z drugiej strony chcą sobie wychować tego czytelnika idiotę, żeby mu sprzedawać 50 twarzy Greya, albo jakieś kryminały stylizowane na kryminały norweskie, albo coś podobnego. To wszystko, abstrahując od tego, jakie to zyski przynosi teraz, to wszystko jest skazane na klęskę. I czy tutaj w tym momencie nie ma pewnej właśnie roli Instytutu Książki, panie dyrektorze, żeby jednak to czytelnictwo, ten rynek wydawniczy kształtować w takim jednak bardziej ambitnym kierunku? Ja znalazłam taki artykuł w Gazecie Wyborczej, w którym dziennikarze Gazety Wyborczej z oburzeniem piszą, że Instytut pod pana przewodnictwem zaliczył kompromitującą wpadkę na targach w Londynie, dlatego że angielscy wydawcy dowiedzieli się, że Instytut Książki ma moralny obowiązek wydawania polskiej literatury. Ja nie chciałbym się odwoływać do tego artykułu Gazety Wyborczej, którego teza była bardzo charakterystyczna, pokazania głównie dyrektora, czyli mnie, w kontekście nie tylko osoby niekompetentnej, ale jeszcze w dodatku cwaniaka, czy też osoby nieuczciwej. Natomiast odniosę się tylko do tego, co pani powiedziała, dając ten przykład i ten cytat. Oczywiście cały tekst jest zbudowany, jak to wykazałem w mojej odpowiedzi, która oczywiście gdzieś krąży w sieci, ale no nie mam takiej siły rażenia jak Gazeta Wyborcza, która no w zasadzie uważa się za medium, a tak naprawdę jest takim dosyć popularnym biuletynem propagandowym. Otóż zbudowana na półprawdach, nieprawdach i różnego rodzaju manipulacjach, a poprzez zasadę analogii, to nie jest najistotniejsze. I pani co? Po pierwsze, to spotkanie nie odbyło się w ogóle na targach. Tylko to było wewnętrzne spotkanie, krótkie, kilka miesięcy wcześniej z kilkoma wydawcami angielskimi. Jeden z moich współpracowników, to wybitna osoba, ja wymienię jego nazwisko, czyli profesor Krzysztof Keller, były twórca i szef rewizji Kultura, poeta, profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Rzeczywiście w prezentacji zrobił literówkę w jednym nazwisku jednego zresztą twórcy kryminałów, a następnie w kontekście całości, wymieniając pewne powinności też Zachodu, bo my się nie możemy wstydzić z naszej kultury, nie możemy ciągle iść za granicę i pokazywać imitację kultury zachodniej, tylko pokazywać to, co rzeczywiście jest wartością, naszą wartością, wartością również tą, którą świat, Europa mogą, nie muszą, ale mogą przyjąć. Między innymi wymieniając cały szereg jakby powodów, dla których powinno się na polską literaturę spoglądać, również w cudzysłowie powiedział, cytując jednego z twórców, już nie będę mówił kogo, że jest to pewna moralna powinność innych. Więc odpowiadając pani na pytanie, pomijając już tą kwestię manipulacji, tak, my nie możemy się wstydzić tej naszej literatury i powinniśmy ją tak, a nie inaczej prezentować. I jeszcze jedna uwaga odnośnie tego, co powiedział gość z studia. Bardzo się cieszę z tych kilku zdań, bo oczywiście rozmowa ma to do siebie, że my tutaj formułujemy takie ogólniające wnioski, one mają często taki aksjomatyczny charakter, no bo taki charakter jest również audycji, więc nie można się tu specjalnie rozgadywać, ale pan jest przykładem, pan Gabriel jest przykładem w zasadzie osoby, która z którym się najlepiej współpracuje. Po prostu osoby, która nie marudzi, tak, nie wyrzeka, nie pokazuje, nie jest recenzentem nie tylko rzeczywistości, tylko to recenzowanie przekuwa w pewną kreację. I dlatego ja powiem tak, rzeczywiście z polskimi wydawnictwami nie jest tak źle, jak wieszczą niektórzy. Proces jest oczywiście bardzo złożony. Ja akurat tak się złożyło, że i byłem
i osobą zajmującą się literaturą naukową, i osobą, która zajmowała się dziennikarstwem przez 20 lat, czyli recenzowała rzeczywistość, między innymi kultury, i osobą, która działała w tej kulturze jako szef wydawnictwa, współwłaściciel wydawnictwa, a teraz kieruje instytucją publiczną, Narodową Instytucją Kultury. Te perspektywy pokazują bardzo różne możliwości i spojrzenia. Bardzo wiele jest oczywiście do zrobienia, ale to nie jest też tak, że my działamy w jakiejś pustce, jesteśmy troglodytami, którzy niszczą polską kulturę, a te jakości, o których pani wspomniała i o której wspomniał pan Gabriel, to są rzeczywiście te wartości, którymi my musimy się kierować. Krótko mówiąc, my musimy zadbać o poziom czytelnictwa, ale nie za wszelką cenę w sensie ilości. Czyli w pewnym sensie działać na tej niwie zawsze zgodnie z grecką zasadą złotego środka, czyli pomiędzy egalitarnością a elitarnością. Nie wolno odpuścić ani jednego, ani drugiego. Chciałem się odnieść do tego moralnego obowiązku. Znaczy, ja bym pociągnął ten temat. Szkoda, że ja nie widziałem tego tekstu Gazety Wyborczej, bo bardzo chętnie napisał polemikę. Ja myślę, że nie tylko moralny obowiązek ma dyrektor Instytutu Książki, on ma obowiązek polityczny. Ale pan nie widzi w tym nic kompromitującego? Nie. Ja bym nawet przegiął. To jest obowiązek polityczny. Instytucja państwowa ma polityczny obowiązek promowania literatury polskiej za granicą. Zanim przejdziemy do rynku, chciałem poświęcić temu kilka słów, dlatego że obecność tytułów zagranicznych, prawda, i zagranicznych autorów, których jest masa, szczególnie skandynawskich, i to jest we wszystkich segmentach, od dziecięcego począwszy na bardzo takiej szczegółowej historii, tak, popularyzacji wiedzy historycznej kończąc, jest tego mnóstwo, to jest element polityki. Jeżeli ktoś myśli, że jest inaczej, to oszalał. To jest element polityki. Pozwoli pan, że wpadnę w słowo. Bardzo dziękuję za to, co pan powiedział, ale tylko żeby uzupełniając i dając panu pewien empiryczny dowód i państwu dając. Otóż proszę zwrócić uwagę, w Stanach Zjednoczonych około 3% książek, które się ukazują, które są czytane, które są sprzedawane, to są książki tłumaczone z innych języków. Wszystkich języków. 3%. W Polsce, proszę państwa, ile? Około 50% literatury ukazuje się. To jest skandal. I tu się z panem zgadzam. Ale panowie, no może po prostu nie ma autorów. Są autorzy, natomiast to nie są ci autorzy. Ja nie wiem, czy mój rozmówca się ze mną zgodzi, natomiast ja nie będę tutaj, ponieważ ja mam skłonność do przesadzania z krytyką, ale się powstrzymam. To nie są autorzy mojego serca i to nie są bohaterowie mojego romansu, ci autorzy, którzy święcą triumfy dzisiaj na rynku, w Biedronce, prawda? Ja mówię wprost, to są autorzy z Biedronki. Książka jest produktem luksusowym, książka jest dla osób, które mają jakiekolwiek rozeznanie w świecie, które potrafią łapać konteksty, które znają literaturę, nawet jeżeli pobieżnie, to potrafią skojarzyć autora z tytułem, nazwisko z tytułem, natomiast autorzy z Biedronki to jest jakaś pomyłka. Ja rozumiem, że to jest masówka, tak? Ale książka nigdy nie była towarem masowym. Nigdy nie była towarem masowym. To jest złudzenie. I jeżeli my mówimy o polityce wydawniczej państwa, a także o polityce wydawniczej prywatnego wydawcy, takiego jak ja, bo ja bardzo mocno będę optował za tym, że ja prowadzę politykę wydawniczą i ta polityka wydawnicza przynosi mi sukcesy w większości przypadków. To proszę zdradzić, na czym polega ta polityka wydawnicza? Polityka wydawnicza polega na dawaniu szansy dobrym autorom. Nie jest to łatwe, dlatego że autorzy są, ale tak, po pierwsze, trzeba ich samych przekonać. Czasami jest tak. Trzeba mieć do nich trochę cierpliwości. Trzeba ich w jakiś sposób nakierować na jakiś temat. Często zdarza się tak, że autorzy mają dobre pomysły, ale nie potrafią ich zrealizować. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, trzeba dać szansę grafikom. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że mój grafik, który jest jednocześnie projektantem witraży, rysuje dla mnie komiksy, robi dla mnie okładki, czyli Tomek Bereziński, nie jest najbardziej rozchwytywanym grafikiem w Polsce. To dla mnie pozostaje zagadką. Ja nie wiem, dlaczego mój drugi grafik, z którym współpracuję, któremu wydaje komiksy, czyli Hubert Czajkowski, nie jest kolejnym rozchwytywanym grafikiem, bo oni powinni być wszędzie, a ich nie ma nigdzie. Współpracują ze mną. To się gdzieś tam teraz zaczyna ruszać i oni są gdzieś zapraszani, ale proszę państwa, to nie może
być tak, że my prowadząc politykę wydawniczą, ja już teraz nie mówię o instytucjach państwowych, które reprezentuje mój rozmówca, tak, ale powiedzmy o wielkich wydawnictwach czy o wielkich pośrednikach, że oni korzystają z jakiejś puli autorów, puli grafików zaproponowanych przez nie wiadomo kogo, prawda? Bo to ciągle muszą być te same nazwiska. To wszystko nadaje tej polityce wydawniczej i całemu rynkowi charakter niszowy. Siedzimy w jakiejś niszy, nie możemy z niej wyjść, ciągle dyskutujemy o tych samych sprawach, ogrywamy te same tematy, które już wszystkich zdążyły śmiertelnie zanudzić. Nie ma tam nic ciekawego, nic interesującego, to trzeba zmienić bezwzględnie. Ja to zmieniam, dlatego mam sukces. Nie boję się kontrowersji, ale teraz właśnie pytanie, co to są kontrowersje? Bo oczywiście na tej drodze ku świeżości, na którą tutaj wkroczyliśmy, ku świeżości rynkowej, sukcesom, zainteresowaniu czytelników, jest jedna podstawowa pułapka, tak? Jak nie chcesz, zajmujemy się literaturą historyczną, jak nie chcesz zajmować się literaturą historyczną w takiej formule, w jakiej to jest zaproponowane, prawda, choćby przez instytucje państwowe, czy tak zwanych uznanych autorów, czy jakichś popularyzatorów, to może Wielka Lechia, prawda, na przykład, tak? Albo jakieś takie, to są, proszę państwa, wszystko pułapki i fikcje. To jest nieprawda. Wprowadzenie na rynek takich tematów, to jest po prostu zbrodnia przeciwko książce. Ja to powiem wprost. Ja nie jestem zwolennikiem cenzury. Niech każdy sobie sprzedaje, co chce, prawda, i promuje, co chce i jak chce. Natomiast wprowadzanie rozmaitych, przepraszam za kolokwializm, fejków tego typu, które mącą ludziom w głowach, jest bardzo szkodliwe dla rynku. Bardzo szkodliwe dla rynku. Co w zamian? Proszę państwa, mamy piękną, bogatą historię i możemy stawiać tej historii rozmaite pytania, które nigdy nie zostały postawione, prawda? Nigdy nie zostały postawione. Nie możemy się tego bać, prawda? Ja teraz napisałem książkę o świętym Stanisławie. Jestem wielkim admiratorem świętego Stanisława i otwarcie występuję w tym odwiecznym sporze przeciwko królowi Bolesławowi. To jest bardzo ciekawe, interesujące. Ludzi to ciekawi. Ludzi to ciekawi, bo nie ma czytelników idiotów. Jeżeli ktoś sięga po książkę, to jest to człowiek zorientowany. Jeżeli widzi tytuł i ten tytuł go interesuje i to nie jest 50 twarzy Greya, prawda, ale coś innego, to znaczy, że ten człowiek ma coś w głowie i on się nie może rozczarować. On się nie może rozczarować. To zanim zapytam dyrektora Instytutu Książki, to jeszcze pana zapytam, jak pan widzi tą politykę wydawniczą państwa? Polityka jest zachowawcza, jest za mało dynamiczna. Jest za mało dynamiczna. Jeżeli pan dyrektor musi się tłumaczyć przed Gazetą Wyborczą, to jest moim zdaniem skandal. Tak być nie może. To jest za mało dynamiczna polityka i autorzy, którzy są promowani za granicą, to nie są ci autorzy. Trzeba wykreować nowych autorów. Państwo powinno, mówię wprost, polityka wydawnicza państwa powinna zmierzać do wykreowania nowych autorów, którzy nie będą autorami zachowawczymi. To znaczy będą to ludzie odważni, którzy będą mówić rzeczy kontrowersyjne. Tak? Trzeba takich znaleźć czym prędzej. Trzeba ich poszukać w pokoleniu 30-latków. Skąd ich wziąć? Proszę państwa, uczelnie, wydziały humanistyczne, szczególnie takie, gdzie jest bardzo niewielka ilość studentów, są pełne takich ludzi. Trzeba ich rozejrzeć i dać im szansę. To jest właściwy kierunek, ale ktoś powinien o to zadbać. Ktoś musi z tymi ludźmi porozmawiać, ktoś musi zobaczyć, co oni publikują, gdzie publikują, czym się zajmują. No, trzeba jakiś ruch wykonać. Panie dyrektorze, czy w takim razie Instytut Książki podejmuje takie działania? Jaka jest polityka w ogóle Instytutu Książki w tej sferze? No tak, oczywiście Instytut Książki jest po to, został po to powołany, choć jego misja założycielska jest trochę inna, ale nie chcę się odwoływać do roku 2003, tym bardziej, że ja dopiero jestem od 2016, ale ten cel jest dokładnie taki, jak pan Gabriel przed chwilą to zdefiniował. Czyli mogę powiedzieć, że on się zakłada, znaczy myślmy, bo ja zawsze pracuję zespołowo, można by się odwołać do statutu, ale nie chcę w tej chwili tego oczywiście robić, bo nie mówimy językiem urzędniczym, tylko tak jakby cztery, a w zasadzie no właśnie cztery podstawowe cele, które założyliśmy, realizujemy. Oczywiście zawsze można polemizować, z jakim skutkiem i na ile skutecznie. I będziemy realizowali. To znaczy tak, wzrost poziomu czytelnictwa w kraju, kształtowanie postaw proczytelniczych. To jest podstawa, to jest po prostu fundament tego działania. Potem to, o czym pan tutaj mówi, ja to nazwę poszerzenie spektrum promowanych w kraju tematów, autorów, nowych autorów, dzieł kultury, tej piśmienniczej oczywiście, bo tym się zajmujemy, ale to musi być ściśle powiązane i mamy nadzieję, że tak to robimy.
z polityką kulturalną Rzeczypospolitej i to się klei z tym, co powiedział pan, czyli z tą polityką. Używam świadomie też tego słowa. Następnie promocja polskiej literatury jest jej dziedzictwa poza granicami kraju. I zaraz tu o tym powiem. Obsługa Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa to jest kwestia budowy, remontu bibliotek, to jest wielki rządowy program, który będzie realizowany dalej, ale o tym już dalej nie chcę mówić. Teraz pan powiedział rzecz fundamentalną, jedną z fundamentalnych, bardzo ważną. Nowi autorzy, wykreowanie nowych autorów. Ja to nazwałem na początku, gdy przychodziłem w 16 roku, w połowie roku tego 16, powiedziałem o poszerzaniu spektrum autorów, tematów, gatunków, nowego spojrzenia, odejścia od imitacji, odejścia od jakby promowania tych, których ktoś by promował, albo którzy są właśnie imitacją pewnych trendów, powiedzmy jakiejś ideologicznej literatury na Zachodzie. No i oczywiście, co się stało? Pewne trendy medialne, jak wiemy, żyjemy w świecie mediokracji, gdzie często zamienia się świat realny na świat medialny. Otóż te trendy natychmiast uderzyły, gdy wymieniłem wśród kilku, a w zasadzie kilkunastu różnych zakresów tematycznych, również literaturę religijną, którą mamy specyficzną i którą moglibyśmy się bardzo, bardzo zresztą pochwalić. Mogę wymienić kilkunastu w tej chwili autorów, którzy mogliby stanowić rzeczywiście coś odkrywczego za granicą. No i oczywiście bez przerwy teraz jestem uderzany jakby argumentem, że zamieniam Olgę Tokarczuk na literaturę religijną. To jest oczywiście znowu półprawdą, czy też... Ale to bardzo dobrze. Czym prędzej trzeba zamienić Olgę Tokarczuk na literaturę religijną? Zostawmy to. Natomiast problem jest innego rodzaju. Proszę państwa, ten proces, o którym pan mówi, po pierwsze wyłapywania autorów, inspirowania ich, kształtowania, następnie ich proces twórczy, który, jak wiadomo, jest bardzo różny i z bardzo różnym skutkiem przebiega. Następnie napisanie książki, dobrej książki, następnie tą książkę wydanie w kraju, a potem się rozpoczyna cały proces zaistnienia, ewentualnego zaistnienia książki za granicą. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim książkę ten trzeba przetłumaczyć. Następnie trzeba znaleźć wydawcę tam. To jest jednak biznes, o czym pan też wspomina. Na Zachodzie to jest biznes. Jeżeli się nie przekona również wydawcę do tego, że on zarobi na tej książce, bo nawet jeżeli będzie miał inne spojrzenie, nawet jeżeli będzie powiedzmy w całkiem innej opcji ideowo-światopoglądowej, to jeżeli widzi książkę, na której może zarobić, ze zwykłej zachłanności może ją wydrukować. I tu jest właśnie ten ogromny problem, a my mamy taki program, który się nazywa Copyright Poland, który jest takim swoistego rodzaju handicapem dla wydawcy zachodniego, ale proszę mi wierzyć, znaczy, gdzie finansujemy tłumaczenia, zakup licencji i częściowo druk, to się naprawdę rozwija i od 16 roku ja niedawno robiłem statystyki. Proszę sobie wyobrazić, że w poprzednie 3 lata, czyli 13-15, w stosunku do tego, co tamte lata, w stosunku do tego, co myśmy zrobili 16-18, myśmy dwukrotnie zwiększyli nie tylko że środki, które wydajemy na to, ale również liczbę wydawanych za granicą książek. Ale to jest bardzo również, zgadzam się, niewystarczające, a są dopiero pierwsze jaskółki nowych autorów. Oni to są często starzy autorzy, tak, w sensie i generacyjnym, i takich, którzy napisali już wiele książek, ale którzy byli kompletnie pomijani w tej ofercie. Więc mówienie o tym, że przedtem wydawano ileś książek, a myśmy teraz tych autorów zamienili na innych, w kolejną nieprawdą. Chociaż oczywiście możemy teraz polemizować, ja nie mogę sobie pozwolić na publiczne stwierdzenie, że chciałbym, żeby autor X został zamieniony na autora
Y. Całe szczęście, ja mogę. Chyba z tego, panie dyrektorze, teraz skorzystamy, bo wszedł nam tutaj z taką uwagą Gabriel Maciejewski, że jest za tym, żeby Olgę Tokarczuk zamienić na literaturę religijną i prosiłabym o rozwinięcie tej myśli, bo wydawałoby się, że Olga Tokarczuk to jest taka pisarka, która właśnie jest pisarką, która mogłaby niezależnemu w takim sensie, że komercyjnemu wydawcy przynieść sporo profitów też finansowych. Nieprawda. To jest koniec. Wydawanie i wzięcie na magazyn Olgi Tokarczuk to jest uwiązanie sobie kamienia młyńskiego do szyi. Zanim to powiem, kwestia, słowo do pana dyrektora, kwestia taktyki. Pan powiedział, że trzeba znaleźć wydawcę za granicą. Ja z praktyki sugerowałbym, że wydawca nie koniecznie. Natomiast trzeba by się było zaprzyjaźnić z jakimś dużym pośrednikiem na rynku i po prostu dostarczyć mu nakład. Cóż to jest założyć wydawnictwo i wydrukować 10 tysięcy książek? Nic. Więc... przepraszam, wpadnę w tam słowo, bo tu nie chciałbym, żeby i oczywiście tu nie chodzi o to, że pan wprowadza w błąd słuchaczy. To nie jest, by pan, takie proste. Rynek na przykład w Niemczech jest tak podzielony, że dystrybutor z zewnątrz nie wejdzie w zasadzie w ten rynek. Ale z niemieckim tutaj... dystrybutorem trzeba się zaprzyjaźnić. Nie pan, cały problem polega na tym, że niemieccy dystrybutorzy, jak mówią nasi dystrybutorzy, nie bardzo chcą się zaprzyjaźnić, ale nie chcą też sobie rozwijać, bo tu wchodzę w rejestr dość trudny biznesowy. Wydaje mi się, że myśmy sobie podyskutowali już cztery oczy i zapraszam do Instytutu Książki. Ale jest najważniejsza sprawa. Pana uwag. Tak, to nie jest takie proste. Ktoś kiedyś mówił, ale panie, to chodziło na przykład o kwestię czarnego pasiora Janny Siedleckiej, która to książka wyszła raz w Stanach. To jest nasza, to jest trochę odpowiedź na malowanego ptaka. Tak, malowanego ptaka. Natomiast ktoś mówi, czemu nie wydrukujecie tych książek w Polsce? Nie zawiedzicie do Stanów Zjednoczonych. Nie dobrze, mogę to zrobić, tylko że my te książki wtedy rozdamy za darmo, tak? Bo nie ma innego sposobu wpuszczenia w kanały dystrybucyjne. Myślę, że trzeba koniecznie opracować plan jakiegoś porozumienia z dużymi dystrybutorami. To jest absolutny priorytet. Tak jest w Polsce. Ja wiem, że rynki zachodnie są rynkami bardzo sztywno podzielonymi na segmenty. Tam właściwie nie ma ruchu. Dlatego przez te segmenty kształtuje się wyobraźnię czytelników. To jest bardzo poważna sprawa, bo oni nie żartują. I żeby wyjść z nowym produktem, z nową jakością, na przykład z książką religijną, to trzeba mieć do tego podstęp, sposób jaki. I to nie jest na pewno łatwe. I na pewno nie przyjdzie od razu, więc to trzeba nad tym pracować. Ale ja myślę, że dystrybutora można by było w jakiś sposób skusić. Ale powiem o zamianie. Dlaczego? Olga Tokarczuk jest takim produktem, tak? Takim formatem, bo dobrze jest czasem popatrzeć na rynek książki tak, jak się patrzy na rynek mediów. Także są formaty, tak? Są sformatowane powieści, sformatowana poezja, sformatowana publicystyka. One poruszają określone tematy i nie wychodzą poza pewne ramy. To jest taki format stworzony bardzo dawno temu, środowiskowy, tak? I my dzisiaj się ekscytujemy środowiskowym formatem, który się nazywa Olga Tokarczuk, do tego stopnia, że nawet ten format został nominowany do Nagrody Nobla, tak? Nagroda Nobla zdążyła się skompromitować przez jakieś afery seksualne, ale my wiemy, że to jest nasz produkt, nasz format, Olga Tokarczuk, i że była nominowana do Nobla. To nie ma żadnego znaczenia sprzedażowego. Chcę to podkreślić. Żadnego. Ludzie, którzy wykreowali Olgę Tokarczuk, być może coś na tym zarabiają, ale oni stworzyli całą piramidę, która ich utrzymuje i utrzymuje Olgę Tokarczuk. Poza tym są inne światy. Chciałem zwrócić uwagę. I ani żadna instytucja państwowa, ani żadna instytucja prywatna nie skorzysta z tego fenomenu, jakim jest Olga Tokarczuk, bo to jest zarezerwowane dla środowiska. To jest produkt środowiskowy i jako element polityki państwa albo element polityki prywatnej on się nie nadaje do użycia po prostu. Można oczywiście forsować to, tak? Można organizować 10 konkursów literackich, gdzie Olga Tokarczuk będzie zwyciężać i same mądre głowy będą mówić, ach, to jest fascynujące i wspaniałe, tak? Bierzemy tą ostatnią grubą księgę, która się tam nazywa Księgi Jakubowe, czytamy początek i nam się już odechciewa, tak? Dlatego, że to jest pod każdym względem nie do zaakceptowania. Na czym polega ten fenomen, że to jest autorka, która funkcjonuje? Funkcjonuje, bo jest środowisko, które ją wykreowało. To środowisko jest, jakby to powiedzieć, wpływowe. I ono dysponuje mediami, tak? I lansuje Olgę Tokarczuk, więc ja mogę to powiedzieć, dlatego że
No cóż, a dlaczego nie, prawda? Dobrze, funkcjonuje to jedno, czy pan można dyrektor, na tych książkach zarobić? Znaczy oni pewnie zarabiają, natomiast ja wiem ile. Na te książki myślę są dotowane, nie wiem w jakiej formule, ale myślę, że... No są na pewno dotowane, spadną z panem słowem, bo znaczną część książek wydawanych za granicą, w różnych zresztą językach, nie wszystkie, ale oczywiście są również notowane z programu Copyright Poland, który właśnie Instytut Książki prowadził i nadal prowadzi. Także tutaj pan ma rację, to nie jest literatura oczywiście masowa. Ja jedną rzecz tylko chciałbym, jakby odchodząc do Olgi Tokarczuk, bo tak jak mówię, staram się dystansować do tego typu opinii. W prywatnych rozmowach mam swoich, jako również polonista, literaturoznawca, mam swoje preferencje. Natomiast najlepiej się rozmawia na przykładach, dlatego tutaj panią oczywiście. Natomiast wrócę do tej kwestii jeszcze dystrybucji. Wiecie państwo, są pewne rzeczy, które naprawdę bardzo trudno przeskoczyć. Chciałbym, bo mówimy cały czas o rynkach zachodnich, ale pamiętajmy, ogromny potencjał rynków tak zwanych wschodnich, bardzo trudnych, czyli mówimy chociażby krajów postsowieckich. Mówimy o Ukrainie, mówimy o Białorusi, mówimy o Bałtach, mówimy o Rosji. I proszę sobie wyobrazić, że tam, gdy jedziemy na targi, daję konkretny przykład, proszę sobie wyobrazić, że ja traktuję te targi w kategoriach misyjnych, ale proszę zwrócić uwagę, one mają charakter kiermaszowy. Tak jak zresztą większość targów w Polsce, tak chociażby te poznańskie, kiedy tu ludzie przychodzą masowo i kupują książki. I oby tak zostało. Branżowe. I oby tak zostało. Są targi branżowe, prawda? Londyn czy Frankfurt, gdzie tylko w zasadzie ubija się interesy i ogląda się książki, nie kupuje się tych książek. I otóż my na przykład tam od wielu lat nie jesteśmy w stanie przeskoczyć tego, nic w zasadzie nie jest w stanie przeskoczyć, a możliwości sprzedawania tam książek. Otóż jeżeli chcemy to zrobić legalnie, dlaczego? Dlatego, że cła, które te kraje nakładają na możliwość przewiezienia książek do tego miejsca i sprzedaży, i następnie podatku, który wyjdzie od sprzedaży książek, są tak gigantyczne, że żadnemu wydawcy się to nie opłaca. Nawet jeżeli potraktują tą rzecz misyjnie, to on by musiał dwukrotną cenę do każdej książki dodać, czyli jakby dołożyć, nie tylko, że stracić na egzemplarzy, to tak naprawdę rozda. A ludzie, gdyby to była cena, która by się kalkulowała wydawcy, żeby chociaż pokryć jego koszty, to osoby tam mieszkające nie są w stanie kupić tych książek, bo one były pięciokrotnie droższe niż książki tam produkowane. Także niestety, zresztą jak nie wiem, czy państwo wiecie, że chociażby na Ukrainie, mówię na przykład o Lwowie, tak, który dla mnie jest szczególnie ważnym miastem i dlatego tam cały czas jesteśmy. Otóż większość drukarni to są z kapitałem rosyjskim, więc wiemy też, jaki to ma również inny polityczny charakter. No, oczywiście. Panie dyrektorze, jeszcze bym chciała powrócić do książki pani Siedleckiej, Czarnego Ptasiora, dlatego, że trochę poświęciliśmy tutaj czasu pani Oldze Tokarczuk, więc tak dla równowagi. Czy taka właśnie książka, która dekonstruuje ten mit stworzony przez Kosińskiego w Malowanym Ptaku, czy to właśnie też wydanie takiej jednak książki nie wpisywałoby się w taką misję Instytutu Książki? Ale od razu pani powiem, że ta książka została właśnie wydana. Dlatego o tym mówię. Dlatego ta książka została w Stanach przetłumaczona i wydana. Bardzo nas to dużo kosztowało w sensie pracy. Ona między innymi jest sprzedawana na Amazonie. Ja właśnie wczoraj dostałem informację, że do Krakowa, a jestem w tej chwili w Warszawie, a więc do Krakowa doszła paczka egzemplarzy, będziemy je rozsyłali. Czyli to zupełnie świeża sprawa jest taka dosyć, tak? Tak, to jest świeża sprawa, która nas kosztowała prawie półtorej roczną pracę, bo nie było to takie proste. No, czy ona oczywiście w jakikolwiek sposób zrekompensuje, nie wiemy zresztą, jaki ten film będzie hollywoodzki na podstawie Malowanego Ptaka. No, wiadomo, że film jednak będzie mocniej oddziaływał na wyobraźnię, na emocje niż książka. No, ale to jest, powiedzmy, taka jaskółka tego, o czym pan Gabriel też wspomniał, czyli polityki państwa i też polityki, powiedziałbym, niewstydzenia się, tak? Delikatnie to nazwę.
Ja chciałem coś powiedzieć, nawiązać do tej sytuacji na wschodzie. No, Rosjanie prowadzą politykę wydawniczą w ten właśnie sposób, na siłę. Tak? Co oni robią? No, oni chronią umysły osób, umysły tych ludzi, którzy mieszkają w ich strefie wpływów przed infekcją, zainfekowaniem treściami polskimi, po prostu powiedzmy to wprost, tak? Bo to jest po to robione, tak? Jeżeli się nie wpuszcza określonych treści na rynek, to po to, żeby lansować własne, prawda? Wrogie tamtym, tak? To jest walka. Jeżeli się komuś wydaje, że rynek książki to jest takie miejsce spokojne, gdzie on popadnie w zamyślenie i będzie myślał, przyjdą mu do głowy różne koncepcje ciekawe i pomysły, to tak nie ma, proszę państwa. To jest wojna i to jest bardzo poważna wojna, bo to jest wojna propagandowa. Czyli co jest do wygrania w tej wojnie? Do wygrania jest bardzo wiele. No, ja myślę, że tak naprawdę my jesteśmy w sytuacji bardzo złej. To znaczy, jesteśmy stale w defensywie i nie możemy, jakby to powiedzieć, no, zrobić, wykonać jakiejś szarży, jakiegoś ruchu, tak? Próbujemy coś robić, ale to napotyka mnóstwo trudności. Myślę, że nie rozumiemy struktury rynku globalnego. To jest pierwsza sprawa. A nawet jeżeli byśmy ją zrozumieli, to byśmy się tak wystraszyli, że nie byłoby decyzji, która mogłaby nas w jakiś sposób zmobilizować do działania. I do wygrania jest przede wszystkim, no, to jest walka o duszę, powiedzmy wprost. To jest walka o duszę i to jest walka o duszę Polaków. To jest, książka jest, powtórzę, książka tak samo jak radio, to jest medium intymne i trafia do każdego pojedynczego człowieka. Książka i radio. Chciałbym tu jakby dopowiedzieć, proszę zwrócić też uwagę, że my chyba nie znamy się z tobą, Gabrielem, pierwszy raz też dialogujemy, a tym bardziej się nie widzimy, a dziwnym trafem uzupełniamy się myślenie i to nie jest kokieteria i to nie jest na potrzeby tej audycji. Natomiast chciałbym dodać, to pan użył tego takiego języka trochę na wyższym diapazonie, również wartości. Wiecie państwo, to jest rzeczywiście walka i to ona jest, pytanie, gdzie ona się toczy? Ona się przede wszystkim toczy na poziomie rodziny. Czytanie rozpoczyna się w rodzinie. Jeżeli dekonstruujemy rodzinę, będziemy mieli zdekonstruowane czytanie. Jeżeli wzmocnimy rodzinę, wzmocnimy tych, którzy przekazują wartości w czynności, jaką jest czytanie, która jest czymś więcej niż samą czynnością, tak? To będziemy mieli lepsze czytanie. Jeżeli mieli lepsze czytanie, to wtedy będziemy mogli wprowadzać lepsze, głębsze, ubogacające treści, a nie rzeczywiście zachowania małpy, powiedziałbym tak. Drugą przestrzenią to jest szkoła. To jest szkoła, bo to naturalne środowisko, gdzie dziecko się rozwija. Szkoła jest oczywiście rozwijana jako cały proces edukowania, kształcenia, gdzie nie tylko się edukuje, ale gdzie również się wychowuje. I my tak naprawdę, ja w pierwszej kolejności wymieniłem postawy proczytelnicze, wymieniłem czytanie, tak, jako takie. Bo jeżeli, i dlatego rozpoczęliśmy te działania. My w Instytucie Książki od 2 lat w tej chwili prowadzimy akcję, która jest nie akcja, bo to już jest właściwie rzecz, powiedziałbym, chroniczna, mianowicie której nikt nie zrobił na taką skalę w Europie, chociaż myśmy jej nie domyślili, tak, myśmy zaczerpnęli te starbukowe pomysły, czyli w ramach akcji Mała Książka, Wielki Człowiek, każdemu dziecku, które się rodzi w Polsce od końca 17 roku dajemy książkę, piękną książkę z pięknymi wierszami, z pięknymi ilustracjami, z instrukcją dla rodziców, dlaczego warto czytać dziecku, dlaczego warto czytać z dzieckiem, dlaczego to się wszystko dzieje. Za chwilę, w tym roku, powstaje już książka dla dzieci w wieku przedszkolnym, 4-6. Natomiast w przyszłym roku powstanie książka dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. I taka triada będzie realizowana co roku. Co roku my będziemy rocznie rozdawać ponad 1200 książek. Wiem, że wydawcy często na nas posądzą, to jest strasznie wsioczą, mówiąc, że psujemy rynek, że nie daliśmy im wydrukowania. Nie wypuszczę tego projektu z ręki, dlatego że mając go od strony i intelektualnej, i aksjologicznej, i wydawniczej, całego procesu dystrybucji, a następnie promocji, ja nad nim
panuje. I to jest między innymi element polityki państwa, bo na to dzięki temu udało nam się przekonać premiera Glińskiego i on dał na to pieniądze. I to wcale nie takie wielkie. A jeżeli my zainfekujemy, mówię w cudzysłowie, książką i tą wartością, jesteśmy w stanie odwrócić te trendy. Ona oczywiście, to jest praca organiczna. To jest praca organiczna, która gdzieś przyniesie efekty. Być może jest przez tych, którzy będą dalej to kontynuowali, a niekoniecznie ja, być może ostatnich już nie zobaczę. Natomiast to powinno przynieść jakiś pozytywny efekt, a jednocześnie dla samej branży wydawniczej, która, jak dziecko będzie chciało czytać, to ona się nie boi innych książek, za które już wtedy rodzice zapłacą. Tutaj dwa takie pojęcia zostały przez pana dyrektora użyte. Zainfekować i książka, ale też książka książce nierówna. I samo pojęcie rodziny też od jakiegoś czasu ulega zmianie. Wie pani, książka jest również narzędziem, a każde narzędzie, to już można u Dostojewskiego wyczytać i w każdej innej wielkiej literaturze, jest aksjologicznie neutralna. To jest kwestia tego, w jaki sposób będziemy tym narzędziem się posługiwali. Natomiast dla mnie nie ma tutaj żadnego problemu dla osób pracujących w Instytucie Książki. Wydaje mi się, że kierownictwa ministerstwa również. A rodzina ma jedną definicję, bo jest jakby ontologicznie zbudowana z jednego modelu. Natomiast próby wprowadzania, dekonstruuje się wszystko, próbuje się zdekonstruować po to, żeby skonstruować coś nowego. Oczywiście to jest pewien element, tak jak powiedziałem, jak podkreśla pan Gabriel, walki. No, dlatego też treści muszą być w jakiś sposób kształtowane i kontrolowane, ale kontrolowane nie poprzez cenzurę, tylko poprzez przekonywanie do tego, co jest rzeczywiście najbardziej wartościowe. No, jest hierarchia wartości, a wartości wszystkie są ważne. Problem zaczyna się wtedy, kiedy następuje konflikt wartości. Jest jedna naczelna zasada, o której zawsze pisał Max Scheler, na którą te zasady powoływał się potem na jego filozofię Jan Paweł II. Wtedy, gdy jest konflikt wartości, wybiera się wartość wyższą. To teraz zapytam Gabriela Maciejewskiego w swoim wydawnictwie Klinika Języka. O jakich wartościach mówicie? Jakie wartości promujemy, bo mało mówimy między sobą, raczej staramy się działać. Mówicie poprzez książki. Mówimy poprzez książki. No tak jak wspomniałem, wydaliśmy teraz książkę na temat świętego Stanisława. Chciałem słów kilka rzeczy o tej literaturze religijnej, ponieważ jest często tak, że ludzie wyobrażają sobie, że literatura religijna to jest taka literatura, gdzie jakieś biedne, przestraszone istoty będą sobie mogły przycupnąć i coś tam stworzyć i to zyska czyjeś zainteresowanie. Nie, proszę państwa, literatura religijna to jest poważna sprawa. I jeżeli ta literatura religijna w Polsce też nie zostanie w jakiś sposób zmodyfikowana, to znaczy, jeżeli te treści nie zyskają na atrakcyjności, bo jak na razie autorzy literatury religijnej zajmują się moim zdaniem przynudzaniem i nie starają się zainteresować czytelnika tym, co piszą, no to będzie słabo z tą ofertą religijną. Ja mam taki pomysł, żeby pisać o świętych i w tych kontekstach, w jakich ci święci funkcjonowali na świecie, a to były przeważnie konteksty polityczne, a momentami gospodarcze. To znaczy, żeby nie uciekać od tych realiów historycznych. Tak? I to mi zawsze dobrze wychodziło. Ja na razie zacząłem ten projekt. On się będzie rozwijał. No to więc jakie wartości? No wartości chrześcijańskie, a tam chrześcijańskie, katolickie, co ja będę tutaj mówił, że chrześcijańskie. Promujemy wartości katolickie. Promujemy też wartości antysocjalistyczne, bo ja organicznie nie znoszę słowa kolektyw. I jeżeli myślę o swoich współpracownikach, to bardzo wszystkich przepraszam, ale ja zawsze siebie stawiam na samej górze i to ja podejmuję decyzję, to ja mówię, jak ma być, a wszyscy inni słuchają. Mogą oczywiście zgłaszać jakieś projekty, ale ja będę decydował, czy one będą wdrożone w życie. Natomiast o żadnych dyskusjach typu komitet centralny nie może być mowy.
Więc to jest pewien tradycyjny bardzo schemat. Ja się go będę trzymał, bo on po prostu działa, funkcjonuje i przynosi korzyści. Jeżeli nie sądzę, żeby jakikolwiek inny schemat pracy był zdolny wygenerować tyle korzyści, co ten. Ja się oczywiście, to się tak dzieje, dlatego że ja się interesuję książką, ja się interesuję sprzedażą, ja jestem autorem, tak? Więc ja wiem, co napisać, żeby się sprzedało, prawda? Ja wiem, co powiedzieć i nie boję się tego mówić. Stąd mówię, no, tradycyjny schemat współpracy, tak? I tradycyjne wartości katolickie. Słowo o tym czarnym ptasiorze. Słowo o czarnym ptasiorze. Proszę państwa, Jerzy Kosiński został dawno temu całkowicie i nieodwołalnie skompromitowany przez dwóch amerykańskich dziennikarzy. To, że ktoś dzisiaj powraca do jego książki Malowany ptak, to jest tylko i wyłącznie kwestia budżetu propagandowego i jakiegoś politycznego ciśnienia. Trzeba to zdemaskować nie tylko poprzez książkę Czarny ptasior, ale także przez jakieś akcje medialne. Ja nie wiem jakie, bo ja w tym nie siedzę, ale rozumiem, że są od tego specjaliści. Nie można płakać, że oni nam zrobili krzywdę. Trzeba im zrobić krzywdę. To jest prosta sprawa. Nie można płakać i rozdzierać szaci, mówić, patrzcie, mamy rację, jesteśmy sprawiedliwi. Nikt tego nie posłucha. Trzeba ich kopnąć w kostkę i im szybciej, tym lepiej. Panie dyrektorze? No tak, rzeczywiście tutaj ta książka oczywiście jest... Wiecie państwo, tu zawsze mamy ten problem generalny, tak? Literatura jest literaturą. A literatura, jedna z kategorii odróżniania literatury od innych form pismiennictwa, to jest jej fikcjonalność. Tak? I kiedy, zgadzając się nawet z tym, co powiedział pan Gabriel, to jednak zawsze odpowiedź jest taka, no tak, ale to jest fikcja. Tylko oczywiście fikcja, która została przedstawiona i jakby zbudowana pozycja do momentu tej demaskacji Kosińskiego, została zbudowana, jakoby to była ten swoisty literacki zapis prawdziwych, autentycznych przeżyć. Bardzo trudno potem to odkręcać. Oczywiście my niestety żyjemy w tej rzeczywistości trochę postprawdy, która fikcjonalność i pewną wyobrażeniowość niestety przenosi na grunt potem odbioru takiego realnego. No i tworzą się sytuacje, w których to się wpisuje jeszcze w tą narrację o rzekomym polskim antysemityzmie, iż tak naprawdę to dowiadujemy się też, że to myśmy tak naprawdę wywołali wojnę, czyli Polacy i w dodatku jeszcze nie zbudowali te krematoria, no to rzeczywiście bardzo trudno tutaj walczyć. No, nie ma innej metody niż małe kroki, no bo nie dysponujemy też jakimiś gigantycznymi środkami, które by mogły pozwolić nam pójść na skróty. Mam tutaj akurat przed sobą takie zdjęcie z targów książki, zdjęcie ze stoiska Agory, czyli wydawcy Gazety Wyborczej, która tak swego czasu się oburzała na to użycie, w ogóle przytoczenie słowa moralny w kontekście mówienia o jakichś obowiązkach, tak, wydawniczych. No i tu na tym stanowisku Agory mamy takie pozycje jak sztuka obsługi penisa, mamy drogówkę Smarzowskiego, mamy też książkę o Andrzeju Wajdzie. I jeśli chodzi o Andrzeja Wajdę, to tak i w kontekście też Czarnego Ptasiora, też publikacje związane z demaskowaniem głównej postaci bohatera jego filmu Popiół i Diament. To też są ciekawe publikacje, które te postaci pokazują w całej prawdzie. Czy Instytut Książki też myśli o pójściu w tym kierunku? No tak, oczywiście, wie pan, no myślimy o różnych kierunkach, chociażby zadania na kolejne lata, bo takie są też nasze zobowiązania, chociaż te zadania trzeba no, zawsze modyfikować i trochę działać pod wpływem też chwili, chociaż ja zawsze uważam, że to reaktywne działanie, czyli reagowanie na takie niedobre sytuacje, ono nie może przesłaniać właściwie tej głównej drogi, głównych zadań. No, Instytut, jak każda państwowa instytucja, jest również obłożona, jest tam całą sferą takiej inercji, prawda, czyli tej biurokracji, która jest z tym związana. I to, że ja miałem też tą przyjemność pracowania w instytucjach, czy w zasadzie w firmach prywatnych, gdzie pewne rzeczy się robiło
na słowo, tak, a liczył się efekt działania, oczywiście zgodny z przepisami, ale no, tutaj nasze chcieństwa to nie zawsze są możliwe. Czasami po prostu musimy powiedzieć sobie, no dobra, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrobić, ale generalnie rzecz biorąc, tak mogę powiedzieć, myślimy o tym i będziemy działać. Panie Gabrielu, już ostatnie słowo, bo nasz program dobiega końca. Jest ten rozdźwięk między instytucjami państwowymi zajmującymi się książką, a niezależnymi wydawnictwami? Myślę, że nie ma takiego rozdźwięku, natomiast rynek jest tak wielki i jeszcze ma tę właściwość, że jest plastyczny, to znaczy można go poszerzać. Ja chciałem się odnieść do tego, co pan dyrektor powiedział o tych darmowych publikacjach dla dzieci, ponieważ to nie jest żadne psucie rynku, to jest poszerzanie rynku. I trzeba to w takich kategoriach rozumieć. Więc jeżeli ta druga strona, która uprawia tę propagandę, taką jak pani tutaj zacytowała o tej obsłudze i takich różnych historiach, nie waha się przed drukowaniem darmowych publikacji, które się potem rozdaje ludziom w różnych miejscach, więc trzeba wyjść temu naprzeciw, bo to jest oczywiście reaktywne, ale trzeba mieć lepszą ofertę, lepszych autorów, ciekawszych, którzy się nie będą bali pokazać, tak? Nie będą się bali pokazać. Też jest ważne. Trzeba skonfrontować autorów, tak? Tam wyjdzie jakiś przedziwny typ, który będzie coś tam obsługiwał, czy też jakaś przedziwna pani. Natomiast tutaj wyjdzie ktoś, kto będzie po prostu ciekawy, albo może powie coś sympatycznego tym dzieciom, może coś zaśpiewa. To jest też ważne, żeby autorzy nie bali się pokazać. Natomiast to nie jest psucie rynku, to jest poszerzanie rynku, tak? I to jest rola instytucji państwowej. Wiadomo, że próba rozdawania książek za darmo jako taki mechanizm pozyskania czytelnika będzie zawsze, tak? Zawsze będzie ta pokusa. Więc tutaj wchodzi instytucja państwowa, ma swoją ofertę. Ta oferta jest konstruowana po to, żeby zrobić sukces, żeby się przeciwstawić konkurencyjnej propagandzie, żeby zwyciężyć po prostu. I do tego potrzebna jest polityka, do tego potrzebny jest plan. Mam nadzieję, że instytucja, którą pan dyrektor kieruje, ma taki plan. Panie dyrektorze, już ostatnie słowo. Instytucja ma taki plan? Oczywiście, że ma taki plan. Dziękuję panu za te słowa. Ja oczywiście przytoczyłem argumenty, powiedzmy, jednej z organizacji wydawców, gdzie prezes jej zaatakował nas na targach książki, między innymi używając tych argumentów, ale ja oczywiście się z tym zgadzam, bo dokładnie z takim przesłaniem, czyli z tym, że my nie psujemy rynku, tylko poszerzamy i dajemy tą możliwość jakby budowania pewnych potrzeb, używając języka marketingowego, potrzeb zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Plan mamy. Oczywiście mógłbym to nieco autoironicznie skomentować, że jeżeli chce się Pana Boga rozśmieszyć, to się opowiadam o swoich planach, ale mam nadzieję, że tutaj jest to zgodne również z wolą tego, który światem kieruje, i przynajmniej część tych działań, bo zawsze plany są dość szerokie, ale gdybyśmy chociaż część z nich zrealizowali, to ja myślę, że będziemy zdecydowanie wyżej i głębiej. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Arsenał Kultury dobiegł końca. Żegna się Krystyna Różańska-Gorgolewska, w studiu Gabriel Maciejewski. Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia. A na łączach telefonicznych Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Dziękuję państwu wszystkim. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Arsenał Kultury.